Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze i że jesteście już w świątecznych nastrojach, a jeśli nie, to po tym vlogmasie na pewno będziecie. Zachęcam też Was do obejrzenia poprzednich vlogów, bo cały czas jesteśmy w świątecznym klimacie, a hasło tego vlogmasu to poczuj magię tych świąt, więc razem na pewno ją poczujemy. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak stoicie z przygotowaniami do świąt. Choinka ubrana? Prezenty kupione, popakowane, porządki zrobione. Standardowo, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, a podoba Wam się to, co tworzę, podobają Wam się moje filmy, to będzie mi przemiło, jeżeli klikniecie ten czerwony przycisk subskrybuj i zawsze jest to dla mnie motywacja do tego, żeby nagrywać więcej i więcej i więcej, bo wiem, że gdzieś tam jesteście, ta liczba jednak pokazuje mi to, czy ludzie są, czy nie, a jednak nadal ponad połowa osób oglądających moje vlogi nie subskrybuję, bo mam takie dane ze statystyk, więc jeżeli chcecie pokazać mi, że podoba Wam się to, co robię i jakoś mnie wesprzeć, to to jest jedyna droga, jaką możecie mnie właśnie w tym wspierać i kliknąć po prostu subskrypcję, zawsze zostawić kciuczka w górę, jeśli Wam się oczywiście podoba, bo jeśli nie, to absolutnie nic na siłę. Koniec tego gadania już o tych subskrypcjach, bo nie lubię sama o tym mówić, ale przypominam od czasu do czasu, dlatego że to jest taki mój motor napędowy i myślę, że warto o tym mówić, bo czasami ludzie piszą, a faktycznie w sumie Ciebie nie subskrybowałam, a nie wiedziałam, że to dla Ciebie ważne. Więc dla mnie to jest po prostu największa motywacja. Koniec gadania, kochani. Przechodzimy do intro i zaczynamy ten vlogmas. Słuchajcie, Monia mnie dzisiaj zdecydowanie rozpieszcza, ugotowała burrito, będziemy robić burrito. Nie wiem, nie mogę Wam powiedzieć, bo Monia to robi, nie wiem, co jest w środku, ale wygląda i pachnie tak pysznie już od czasu, jak zaczęła gotować, że kończę gadać i zabieram się za jedzenie. Kochani, tak mi cały dzień zleciał tak naprawdę w komputerze na montowaniu vloga. To jest ten vlog, którego widzieliście tydzień temu na kanale. Jeśli oczywiście go nie widzieliście, to musicie go nadrobić, bo jest fantastyczny. Z Monią ubieramy choinkę i spędzamy sobie super babski dzień. Zaraz pokażę zresztą Moni przedpremierowo tego vloga, bo ona go jeszcze nie widziała. Ja już widzicie, skończyłam właśnie montować jednego vloga i zaczynam od razu nagrywać drugiego, więc nie ma lekko, cały czas z kamerą. Przed chwilą mówiłyśmy, że w ogóle powinniśmy zamontować sobie jak w Big Brotherze kamery na każdym kroku, to ja bym nie musiała ich przynajmniej wyjmować i wszystko by się samo nagrywało. Jest to jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli Big Brothera na żywo. Kochani, zabieramy się za robienie grzańca, będziemy potrzebować wino grzane, specjalne do grzańca, to się nazywa grzaniec galicyjski, który bardzo Wam z Monią polecam, jest naprawdę pyszny. Pomarańcza, goździki, co jeszcze Monia? Chodź tu mój... Monia już jest w stroju służbowym, ja jeszcze nie, ale będę. Ja jeszcze nie jestem w naszym stroju. To co? Pomarańcza, goździki. Mimo, że grzaniec ogólnie już jest z natury, że tak powiem, przyprawiony w tych butelkach, to fajnie jest dodać sobie do tego i pomarańczy, i goździków, mogą być też mandarynki, jakieś tam Wasze ulubione przyprawy, dlatego że to dodaje jeszcze więcej smaku temu grzańcowi, a grzaniec powinien być taki aromatyczny. I na przykład goździki, ostatnio wyczytałam, są mega zdrowe, mają właściwości detoksykujące, ale też na przykład jak macie stany zapalne, to goździki działają właśnie na przeciwzapalnie i też są bardzo dobre na ból zęba i działają też na odporność, więc goździki mają naprawdę masę dobrych właściwości, co właściwie tego, szczerze powiem, nie wiedziałam wcześniej, dopiero jakoś tam przypadkiem na ten temat weszłam, więc teraz czasami do kawy sobie dodaję goździki, do właśnie do grzanego wina, można sobie zrobić jakiś taki napój, cytrynka, pomarańcza, goździki właśnie i w ramach takiej herbatki sobie go pić, więc pamiętajcie, zimową porą warto sobie te goździki dodawać, bo nie dość, że pasują do klimatu, to są też bardzo zdrowe. I pyszne. I pyszne, dokładnie. Sansom baby, so hurry down the chimney tonight. Jesteśmy gotowe na nasz seans filmowy. Będziemy oglądać pierwszą część Kevina samego w domu, no bo święta bez Kevina to... To nie święta. No nie, to nie święta, więc dajcie znać, czy wy też oglądacie co roku Kevina. Tak naprawdę każdy narzeka, o znowu Kevin, ale kto nie kocha Kevina? Święta kojarzą się z choinką, z rodziną, z cudowną atmosferą i z Kevinem. Oczywiście. Kevin jest nieodłączną częścią, więc zaczynamy
To jest myślę, tradycja. To jest już tradycja świąteczna, tak jak dzielenie się opłatkiem. Tak jak wiecie, wszystkie potrawy grilla, tak Kevin też powoli staje się już tradycją świąteczną. I właśnie mam do Was pytanie, bo też nam się to przyda. Napiszcie mi w komentarzu swoje ulubione filmy świąteczne. Może coś polecicie i może też sobie z Waszego polecenia coś potem obejrzymy, nie? Więc polecajcie swoje filmy ulubione, świąteczne. Ja na pewno mogę Wam polecić właśnie, no Kevin, no to chyba każdy zna, a z takich filmów, co może nie każdy zna, to bardzo Wam polecam The Holiday. Fantastyczny film z Cameron Diaz, mega historia, mega świąteczny, można się rozpłakać, ale tylko ze szczęścia, więc... Tak, to jest moje polecenie dla Was. Kochani, mamy kolejny dzień i właśnie wybieram się do fryzjera, bo zobaczcie na mojej głowie i przepraszam za stan moich włosów obecnie, ale czy Wy widzicie ten odrost? Tak jak mam głowę na wprost, aż tak go nie widać, ale już jak zjedziemy tak do góry albo jak stanę tyłem, nie daj Boże, to już go bardzo widać. Więc idę do mojej fryzjerki Kasi. Ja chodzę tylko do Kasi, do fryzjera z tego względu, że jak znajdę fryzjera, który naprawdę... punkt trafia zawsze z fryzurą, z kolorem, z cięciem, to po prostu zostaje tam. I Kasia jest właśnie taką fryzjerką, która zawsze słucha to, co do niej mówię i robi te włosy w ten sposób, żebym ja była zadowolona, ale też zostawia mi trochę wolnej ręki, no bo ona jednak zna się na rzeczy bardziej niż ja, więc ja gdzieś tam pokazuję swoją wizję, a Kasia już wie, jak to zrobić. Ja chodzę do fryzjera naprawdę rzadko, co kilka miesięcy, dlatego że Kasia robi mi taką metodą włosy, to się chyba nazywa ombre, tak? Że od góry mam swój odrost, ale ona mi tak naturalnie w niego przechodzi, że potem jak mam, jak włosy mi rosną, to nie widać tego, że to jest jako odrost, tylko po prostu to wygląda tak naturalnie, czy na przykład jak patrzę na wprost, to też tego tak nie widać, dlatego mogę sobie pozwolić na to, że jak znowu gdzieś wyjadę do Anglii, czy po prostu nie będę miała czasu pójść do fryzjera, to nie będę wyglądała tak, jakbym miała no, odrost ciachnięty na pół, gdzieś tutaj, tak jak czasami się zdarza, tylko zawsze to jakoś naturalnie będzie przechodziło. Więc dzisiaj na pewno będziemy robić to samo. Nie wiem, co z kolorem. Zobaczymy. Może coś zmienimy. Zobaczycie efekt końcowy na pewno na tym vlogu w dalszej części. Słuchajcie, to jest efekt przed, natomiast musicie przyznać, że nawet z odrostem te włosy wyglądają jakby po prostu specjalnie tak miało być. Więc to jest to, o czym mówiłam Wam przed wyjściem z domu, że Kasia jak robi mi włosy, to dostaje pytania nawet jak już mam odrost, gdzie je robię. Więc to jest właśnie... efekt przed, a zobaczycie, co będzie po. Koloryzacja skończona. Kasia zawsze dobiera mi kolor idealnie pod moją karnację, pod moją urodę i tak jest z każdym, więc Kasia ogólnie przyjmuje w Gdańsku, ale przyjeżdżają do niej dziewczyny z całej Polski, więc jeżeli chciałobyście się umówić na wizytę, będziecie wybierać się do Trójmiasta, to naprawdę śmiało, to jest osoba, za którą ja ręczę, ja chodzę tylko tutaj do niej robić włosy, więc jak są takie pytania często, jaka to farba, to nie jest żadna konkretna farba, Kasia sama dobiera odcień i sama wszystko robi na włosach, więc zobaczcie, włosy rozjaśniane, zobaczcie jakie pełne blasku, rozświetlone, zawsze mi to piszecie, co robisz, że masz włosy blond, a one są takie pełne blasku, no to jest po prostu zasługa Kasi. Więc... Dzień dobry moje skarby kochane, witam Was w kolejnym dniu, dzisiaj humor zdecydowanie mi dopisuje, jestem u siebie w domku i z moją mamą tradycyjnie, kto mnie tutaj ogląda już wiele lat wie, że my co roku mamy swoją tradycję z mamą piekę pierniki, te, które w poprzednim którymś tam vlogmasie zagniatałyśmy i wkładałyśmy do lodówki, dzisiaj będziemy je piekły, ale będziemy też piekły kruche ciasteczka, na które mam ogromną ochotę przez długie przebywanie w Anglii. Oni naprawdę kochają te kruche ciasteczka i strasznie mi tam zasmakowały, a że są święta, to trochę kalorii mogę przyjąć i jest to usprawiedliwione i Wy też jesteście usprawiedliwione, to podam Wam dzisiaj przepis na takie kruche ciasteczka. Ja zresztą ostatnio powiedziałam do Moni, z którą widzieliście poprzednie vlogi, może znajdziemy przepis na jakieś fit pierniki. Ona tak na mnie spojrzała. Fit pierniki. Czy Ty naprawdę chcesz to robić ludziom w święta? Więc nie, nie będę Wam tego robić w święta. Upieczę dzisiaj prawdziwe pierniki z prawdziwego zdarzenia. Będziemy się świetnie bawić, zrobię Wam cudną atmosferę, a do tego upieczemy też nie fit, kruche ciasteczka, bo nie wszystko musi być fit na moim kanale, zwłaszcza w święta. Jeszcze tylko wspomnę o włosach, że czuję się w nich
niesamowicie. No po prostu wyglądają, jest kolejny dzień, one wyglądają jakby miała dopiero co wyszła od fryzjera. Kaśka, jeżeli to oglądasz, jesteś niesamowita. Zostawiam Wam Instagram Kasi w opisie pod filmikiem. Kto z Gdańska, kto nie z Gdańska, przyjeżdżajcie. Wiem, że Kasia ma klientki z całej Polski, które, dziewczyny, które widziały u mnie na Instagramie czy na YouTubie, że chodzę do Kasi do fryzjera. Kasia powiedziała, że przyjeżdżają do niej z całej Polski, więc pozdrawiam Was dziewczyny, jeśli to oglądacie. A jeżeli nie byliście jeszcze u Kasi, dzwońcie, zapisujcie się, trochę się czeka na terminy, ale warto. Słuchajcie, jesteśmy już z mamą gotowe do pieczenia ciasteczek. Pokaż się tu pięknoto. Mama wróciła ze sklepu ze wszystkimi składnikami. I co pieczemy? Ciasteczka? Maślane. Maślane. Dobra, ja Wam przeczytam przepis na, na te ciasteczka. Składniki. 1 kg mąki pszennej. Pół kilo tłuszczu. Tu jest napisane po połowie masła i margaryny, ale my mamy samo masło. Jedno opakowanie proszku do pieczenia, 40 deko cukru kryształu, 6 żółtek, 1/2 szklanki kwaśnej śmietany. Wykonanie. Mąkę posiękać z tłuszczem, to co właśnie moja mama zrobiła, dodać resztę składników i zarobić ciasto. Ciasto rozwałkować i wykrawać foremką ciastka, posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać cukrem kryształem. I piec. Ale nie jest napisane w jakiej temperaturze i przez jak długi czas piec. No nie. Wypróbujemy same. 180 zazwyczaj. Same wypróbujemy i Wam powiemy. Dziewczyny, tutaj jest pół kilo masła, no bo to ciasteczka maślane, no i mąka. I teraz tak, cukier idzie, cały, tak? Tak, i śmietana. I śmietana. Ale to musisz łyżką. To już jedną ręką nie dam rady. Dobra, odkładam kamerę. Powykrawałam już pierwsze ciasteczka, one są rozwałkowane na grubość 5 mm. No i zobaczymy, czy tak możemy je układać, czy może trochę dalej od siebie. Mama teraz jeszcze je z wierzchu smaruje żółtkiem, a ja je posypię cukrem. Póki co uczymy się na błędach, bardziej to wygląda jak kokosanki. Myślałyśmy, że może zrobią się bardziej płaskie, ale rosną niesamowicie. Może za dużo proszku do pieczenia, teraz też cieniej rozwałkowujemy ciasto, no i zobaczymy, może będą rosły trochę mniejsze. W każdym razie na razie wychodzą nam bardziej kokosanki z wyglądu niż ciastka kruche, ale są przepyszne, bo już spróbowałyśmy. Słuchajcie, musicie zobaczyć naszą obecną produkcję ciasteczek. Zobaczcie, mamy już tyle i jeszcze cały czas ciasto się nie kończy, a to dopiero kruche idą, a potem będą pierniki. Generalnie kruche zaczęły wychodzić takie, jak kruche powinny być, czyli trochę cieńsze, bo te pierwsze to widzicie, kokosanki, grubaski, a teraz doszłyśmy już do wprawy, bardzo cieniutko wałkujemy ciasto i trzymamy trochę ponad 10 minut w piekarniku i naprawdę wychodzą super, pachną genialnie, no i powiem Wam też, że są naprawdę, naprawdę pyszne. Nie no, naprawdę czad, mega dobrze smakują. Słuchajcie, ostatnia partia wychodzi z piekarnika. Jest! Tutaj pierniczki, też nie pierniczki, kruche, ciasteczka. Maślane. Maślane, czekaj, uważaj. Dobra. Słuchajcie, nasza produkcja, zobaczcie, powinniśmy otworzyć jakiś zakład, tak, gdzie robimy kruche ciasteczka. Kurtowo, damy miało być mało. Też, miało być mało, wyszło bardzo zwykle. Dużo, wyszło jak zwykle, ale robimy krótką przerwę regeneracyjną na posiłek. Tak, przed pierniczkami. Tak. Bo słabniemy. Słabniemy strasznie, ja tak stoję na nogach, słuchajcie. Pierniczki zaraz będą, a do pierniczków tradycyjnie, kochani, grzane wino. No dobra, posiliłyśmy się i przed robieniem pierników robimy sobie grzańca na zachętę. Mamy, będziemy teraz parzyć mandarynki, dodamy trochę przypraw i mamy ten dobry grzaniec galicyjski już sprawdzony, że jest naprawdę pyszny. Zaczynamy piec pierniki, więc wznoszę toast za naszą coroczną tradycję.
dancing baby, just slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, dancing baby, so hurry down the chimney tonight. No pachną cudnie, pachnie świętami, naprawdę. Give yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Kochani, to jest długi dzień. Kolejna taca, zobaczcie, kolejna taca. Jesteśmy wykończone, więc ostatnie pierniki siedzą właśnie w piekarniku i mamy w planie obejrzeć The Holiday. No tak. Bo jak co roku. Jak co roku. Ja w sumie dopiero rok temu pierwszy raz obejrzałam. Ty już widziałaś wcześniej. No, tak. Ale ja w podróży do Nowego Jorku pierwszy raz obejrzałam The Holiday. Stewardessa podeszła do mnie zapytać, dlaczego ja płaczę, czy wszystko ok. A ja po prostu tak płakałam na tym filmie. W każdym razie dużo pierników jest gotowych. W ogóle ciastek. Dużo ciastek. Dużo ciastek. Dwie tacy maślanych, jedna taca maślanych i jedna taca pierników. Więc wpadajcie, słuchajcie. Podam wam adres w opisie pod filmikiem. Nie, to... nie, już padamy, słuchajcie, idziemy odłożyć te tacy, bo się nawet ręce bolą od tego i naprawdę, ja nawet nie pamiętam, o którym my włożyłyśmy te pierniki, co są teraz w piekarniku. Też nie, ale zobacz, czy nie są czarne. Jak są czarne, to dosyć. Nie są czarne. Kochani, ostatni punkt dzisiejszego dnia to mój ukochany film The Holiday, koniecznie, koniecznie musicie obejrzeć, jeśli nie widzieliście, na Netflixie jest obecnie, uwielbiam ten film. Wszystko, co napisano o miłości, jest prawdą. Szekspir powiedział, podróże kończą się spotkaniem kochanków. Prawda.